Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Tydzień temu jeden z wątków, kiedy mówiłem o uczniach idących do Emaus. Pamiętacie? Mówiłem o tym, że uczniowie idący do Emaus byli sfrustrowani, byli w fatalnej formie psychicznej, byli zawiedzeni tym wszystkim, co się działo, nie rozumieli sytuacji, byli zawiedzeni tym, że Bóg nie spełnił ich oczekiwań. Oni oczekiwali, że oto Jezus stanie na czele jakiejś armii, zrzuci rzymskie jarzmo z nich, że będą panować, tak może sobie myśleli, że będą dzisiejszym językiem mówiąc ministrami, a tu klapa. On sobie umarł, wszystko runęło. Mówiliśmy o tym, że dlatego tak się stało, bo mieli fałszywe oczekiwania. Bóg czegoś takiego nigdy nie obiecał. To było w ich umyśle, oni się tego spodziewali. Moi drodzy, i chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli tą jedną prawdę, że aby nie dożywać w życiu rozczarowań, to musimy nie mieć niewłaściwych oczekiwań. Kiedy będziemy mieć fałszywe oczekiwania, to nie dziwmy się, że one się nie będą realizować. Bóg nie będzie realizował naszych oczekiwań, ale Jego słowo, ale swoje słowo. Moi drodzy, Bóg nigdy, nigdy nie obiecuje w swoim słowie takiego życia dla nas beztroskiego. Życia takiego bez żadnych problemów. Ale obiecuje nam swoją obecność. W słowie jest napisane, że na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Inne słowo mówi, z psalmu 91 mówi, będę z nim gdzie? Niedoli. Czyli to jest wpisane w życiorys ludzki. Cieszmy się, jeśli tego nie przeżywamy. Naprawdę cieszmy się, jeżeli przeżywamy taki czas, kiedy nie doświadczamy żadnych problemów, ale niech nas to nie usypia. Jeżeli mamy życie pełne błogosławieństw, niech nas to nie usypia. Niech to nie spowoduje to, że nasze życie letnieje. Nie bądźmy tymi, którzy jak trwoga to do Boga. Bądźmy tymi, którzy jak jest cudownie, to z miłości jesteśmy coraz bliżej Niego. Ale po drugie, w związku z tym, co mówię, musimy dobrze znać Boga. Musimy być pewni w 100%, że On jest dobry. Rozumiemy to? Zgadzamy się z tym, że On jest dobry? Bóg jest dobry. Bóg jest zawsze dobry. Powtórzmy to. Bóg jest zawsze dobry. Jeszcze raz. Muszę dać sygnał. Bóg jest zawsze dobry. Teraz nam wyszło. Zgadzasz się z tym? Bóg jest zawsze dobry. Słuchajcie, dzisiaj o 7:00 nigdy tego nie robię. Nie wiem, po co to zrobiłem. Krzątając się gdzieś włączyłem radio na moment. I usłyszałem między innymi, że dziś jest Święto Bożego Miłosierdzia. Umkłaby mi ta informacja. Tylko który z księży tłumaczył, o co chodzi. I tłumaczył, że w naszym narodzie jest postawa ludzi, którzy uważają, że Bóg nie jest dobry. Tak słucham, co on to mówi. Tłumaczył, że w naszej mentalności Polaków jest takie myślenie, że Bóg jest groźny, zimny, karze za wszystko, co tylko nam się zdarzy złego uczynić. I właśnie to święto, według organizatorów tego święta, ma ludziom odwrócić to myślenie. To święto ma na celu pokazać, że Bóg jest dobry. Tak sobie pomyślałem, no Bogu dzięki. My mamy słowo, w tym słowie to mamy napisane, że Bóg jest dobry, zawsze dobry. Ale myślę, że każdy pretekst, nawet i to święto, jest dobry, jeżeli idzie w tym kierunku. Moi drodzy, Bóg jest zawsze dobry. To musi być naszym fundamentem. Słuchajcie, i nam bardzo łatwo w to wierzyć, wyznawać, kiedy jest wszystko dobrze. Kiedy nasze życie nie doświadczamy problemów, żadnych tragedii, to wtedy to jest łatwo powiedzieć. Ale wiecie, kiedy coś się dzieje złego, kiedy choroba przychodzi, kiedy diagnozy złe są, kiedy coś się rozwala, czy wtedy Bóg przestaje być dobry? Bóg jest nadal dobry. Absolutnie tak. I to musi być fundamentem, to musi być czymś, co my bardzo dobrze rozumiemy, że Bóg jest zawsze dobry. Nawet i wtedy, kiedy Jego drogi nie rozumiemy. Kiedy Jego prowadzenie jest dla nas trudne i ciężkie. To musimy być w 100% przekonani,
że On robi to dla nas, czy dopuszcza to, może tak powiem, dlatego, że nas kocha, z miłości do nas. Wiecie, i to już jest trudniejsze do zaakceptowania. Wielu ludzi tą myśl odrzuca. Wielu ludzi z tą myślą ma problem. Jak to? Skoro ja cierpię, skoro jest to dla mnie takie trudne, to jest wyraz Bożej dobroci i miłości. Wiecie, co mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 11:33? Rzymian 11:33. Ja będę czytał z innego tłumaczenia parafrazę Słowa Życia, bo tam jest to chyba najdoskonalej oddane. Jak niezgłębiona jest mądrość, wiedza i bogactwo Boga. Jak niedościgłe Jego decyzje i sposoby działania. Bo któż poznał myśl Boga? Kto może zostać Jego doradcą? Słuchajcie, apostoł Paweł zachwyca się nad niezgłębioną, niesamowitą Bożą mądrością. Nad tym, że On jest doskonały, że doskonale wie, co robić, wie, jak robić. Słuchajcie, Bóg zna moje i Twoje życie, wstecz wszystko, co było, ale i do przodu, co będzie. I On jest w stanie najdoskonalej dopasować drogę, którą nas chce prowadzić. Po drugie, apostoł Paweł, znowu powiem, zachwyca się nad tym, bo używa słowa, jak niedościgłe są Jego decyzje i sposoby działania. No właśnie, kiedy są takie, że nam trochę dokuczają, kiedy nas boli, kiedy jest problem, to umiemy powtórzyć to samo, że Jego sposoby działania są doskonałe. Wiecie, czasem jest tak, że my byśmy to chcieli zrobić lepiej, szybciej. Jednym ruchem uzdrowiony, albo inne sytuacje się rozwiązują. Ale Pan Bóg wie, jak zrobić najlepiej. To musimy zaakceptować. Jego sposoby działania są niedoścignięte. Niedoścignięte, to znaczy, nie wiem jak to nazwać, są tak dobre, że są lepsze od dobrych. Prawda? Tylko, że nie zawsze nam się podobają. I tutaj trzeba zaufania. I tutaj trzeba wiary, że one naprawdę są najlepsze. I apostoł Paweł kończy pytaniem, który może być jego doradcą? No dziwne. Chyba nikt z nas nie aspiruje do tego, żeby być Bożym doradcą, prawda? To jest na tyle oczywiste, że aż dziwne, że to zostało napisane. Ale wiecie, kiedy tak myślałem nad tym, to wydaje mi się, że chodzi o to, że my nigdy tego nie powiemy, ale my to w jakiś sposób możemy komunikować. Kiedy my w swoim sercu myślimy, ta droga nie jest fajna, ja bym to zrobił lepiej, to tak jakbyśmy komunikowali Bogu, że są lepsze sposoby niż On nie ma. Nie bądźmy, nie próbujmy, nie uzurpujmy sobie być Jego doradcami. Moi drodzy, to, co do tej pory powiedziałem, to był tylko taki wstęp. To było dopowiedzenie to, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Dziś chcę mówić troszkę o czymś innym. Ale chciałbym, żeby to zostało gdzieś tam w naszym sercu na marginesie. To nie jest główna myśl. Nawet nie powinna być główną myślą. To jest myśl, która powinna gdzieś nam towarzyszyć, być gdzieś w tle, aby zachować nas od rozczarowań. Aby zachować nas od tego, abyśmy nigdy nie czuli się, że grunt nam umyka spod nóg. Zwłaszcza w czasie burzy. A teraz chciałbym przejść już do tej głównej myśli. Właściwego słowa, które chcę dzisiaj przekazać. I mam do was pytanie. I do siebie też. Jaki jest twój Bóg? Dobry. Amen. Dzięki. Słuchajcie, głębiej się zastanówmy nad tym, jaki jest mój Bóg. Jak mój Bóg, jak Go znam? Wszechmogący ktoś podpowiada. Jaki jest mój Bóg tak naprawdę? Moi drodzy, musimy nad tym się zastanowić, bo my tak łatwo może coś powiemy, ale jaki On naprawdę dla mnie jest? Powiem pewną świadectwo, które nam troszeczkę to przybliży. Jest to coś, co myślę, że wielu z was zna, bo chodzi o znaną postać, nie będę mówił nazwiska, ale to jest znany kaznodzieja, pastor. I on mówił kiedyś świadectwo, ja go w maksymalnym skrócie powtórzę. Dlatego, że też jakiś czas na naszej grupce, kiedy jakoś tak popłynęliśmy w mówienie świadectw o Bożej mocy, jeden z braci przypomniał to świadectwo i takie stało się mi istotne i żywe.
Więc ten polski, bo on był Polakiem, pastor, młody wówczas, służył u boku rosyjskiego pastora gdzieś tam w Rosji, w trudnych warunkach, w trudnych o tyle, że na trudnym polu, na trudnym terenie, w otoczeniu, gdzie działała mafia, rosyjska mafia, gdzie wiele zostawiała ta mafia śladów po swoim działaniu. Domyślacie się, jakie są ślady mafii. Trupy, tak, prawda. To są ślady po ich działalności, więc w takich warunkach oni służyli. I na jedno nabożeństwo, kiedy było zebrane około 300 osób, wpada właśnie mafia. I ten mafiozo, ich szef, zażądał, żeby w tym tygodniu jakaś duża kwota okupu, jakkolwiek to zwać, została wpłacona im, bo inaczej ten kościół zniszczą. Inaczej ten pastor zginie. Jesteście ciekawi reakcji tego rosyjskiego pastora? Wyśmiał go. Powiedział, idź precz, nie przeszkadzaj mi. Nie dostaniesz ani grosza. I ten mafiozo również wyciągnął rękę w jego stronę i powiedział, już nie żyjesz. Wiecie, to nie są przelewki. Jeżeli to mówi mafia, to tak jest. I nastąpiło przerażenie. I po tym spotkaniu pewnie zaraz ten polski młody pastor do niego podlatuje i mówi, coś ty narobił. Jak mogłeś się tak zachować? Musimy im dać okup. Zniszczą nas. Zginiesz. A wtedy ten rosyjski pastor tak się uśmiecha do niego i zadaje to pytanie. Jaki jest twój Bóg? Jaki jest twój Bóg? Bo wiesz, mój Bóg sobie da rady z tą mafią. Jeżeli twój Bóg sobie nie da rady z tą mafią, to lepiej wracać do Polski. I efekt był taki, że rzeczywiście wysłano, mafia wysłała płatnego mordercę, ale zginął po drodze w wypadku samochodowym. I ci mafiozi przyszli na niedzielę na następną po to, by pokutować. Oddali swoje życie Bogu. Takim jest Bóg. Powtarzam pytanie teraz po tej historii. Jaki jest twój Bóg? Jaki jest mój Bóg? Rozumiemy to głębiej troszkę? Jak w takich sytuacjach potrafimy zareagować? Czy spanikujemy jak ten polski młody pastor, który przecież też to wszystko wiedział? Gdyby go wcześniej zapytać, jaki jest twój Bóg, wszystko by dobrze odpowiedział. Ale ta sytuacja to zweryfikowała. Moi drodzy, uczniowie kiedyś przeżyli taką sytuację. Parę tygodni temu chyba Janusz zwiastował na ten temat, więc nie będę szczegółowo tego opowiadał. Ale w Ewangelii Marka, końcówka 4 rozdziału, to jest opisane. Otóż i oni przeżyli taką weryfikację tego, jak znają Boga. Oto Jezus był z nimi w łodzi i rozpętała się straszna burza. Burza, która była już oczywistością, że zginął na morzu. Że na środku tego morza czy jeziora galilejskiego nie zginął. To był potężny żywioł. I oni wiedzieli, że to nie przejdą. I budzą Jezusa, żeby ich ratował. Ale z kontekstu wynika, że oni raczej chcieli, żeby Jezus się wziął za wiosła. Żeby Jezus się wziął za wylewanie wody. Żeby im po prostu pomógł. Bo potem są zaskoczeni. Potem, kiedy Jezus uciszył burzę, oni mówią, to pytanie właśnie zadają. Kto, kim On jest? Kim jest ten? Kim On jest, że i morze, i wiatry są Mu posłuszne? Wiecie, gdyby oni wiedzieli tak naprawdę, tak jak ten rosyjski pastor znał Boga, gdyby oni tak znali Jezusa, to by Go obudzili i powiedzieli, Jezus, zgrom ten wiatr, bo już mamy dosyć. Ale oni nie mówili tak, oni byli zaskoczeni tym. Moi drodzy, przychodzi weryfikacja. Przychodzą na nasze życie weryfikacje tego, co mówimy. Jeżeli mówimy, że Bóg jest potężny, wszechmocny, to czasem się zdarza, że przychodzą weryfikacje. I dopiero to później pokazuje, jak naprawdę znamy Boga. Widzicie, uczniowie mieli taką konfrontację z tym pytaniem, jaki jest twój Bóg. I zobaczyli, że nie znali Go jeszcze tak, jak powinni. Ten polski pastor również. Moi drodzy, i my w naszym życiu może mieliśmy, miewamy albo i będziemy mieć
być może takie chwile, kiedy one skonfrontują nasze prawdziwe poznanie, naszą prawdziwą odpowiedź na to, kim jest nasz Bóg. Niedawna sytuacja, która jeszcze trwa. Ta diagnoza, którą usłyszeliśmy, nieoperacyjny guz pnia mózgu u naszej siostry. To jest również podobna sprawa. Zagrożenie życia, jak było w każdym tym przypadku, które wcześniej wspominałem. Moi drodzy, reakcja nasza będzie odpowiedzią na to, jaki jest Twój Bóg, jaki jest nasz Bóg. Reakcja na burzę, reakcja na doświadczenia, reakcja, kiedy naprawdę zaczyna się coś dziać. Ja nie mówię o jakimś chwilowym przestrachu, momencie szoku, ale później. To, w jaki sposób się zachowujemy, czy się boimy, czy się martwimy, czy tracimy zaufanie, czy tracimy grunt spod nóg, to weryfikuje odpowiedź na pytanie, jaki jest Twój Bóg. Jakiś czas temu byłem w dłuższej podróży przez całą Polskę i słuchałem sobie płytki Beaty Bednarz i jedna pieśń przykuła moją uwagę. Wielokrotnie sobie jej słuchałem. Pieśń, która też pochodzi ze śpiewnika Pielgrzyma. Autor tej pieśni naprawdę w niezwykły sposób rozprawia się z tym problemem, o którym teraz mówię. On zadaje pytania, potem na nie odpowiada i podsumowuje. Słuchajcie tych pytań. Znacie pewnie dobrze tą pieśń. Pytanie. Dlaczego w Twym oku tak często jest łza? Dlaczego Twa dusza tak rwie się i łka? Zwątpienie i smutek przygniata Cię tak, że siły do życia i walki Ci brak. Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego zwątpienie? Dlaczego smutek? Dlaczego łzy? Dlaczego strach? I pada odpowiedź. Za mało masz wiary. Za dużo masz trwóg. Za mało Ty ufasz, że żywy jest Bóg. Za mało Ty ufasz, że żywy jest Bóg. Za mało masz tej prawdziwej wiedzy, kim On jest. Ja mówię tak jak słowa tej pieśni, ale odnosi się to również do mnie i do każdego z nas. I podsumowanie, że Bóg Twój jest wielki, pamiętaj to wciąż. Że Bóg Twój jest potężny, pamiętaj to wciąż. I zawsze w modlitwie do Niego Ty dąż. Tak brzmi ta pieśń. Moi drodzy, autor tej pieśni naprawdę zupełnie zgodnie z Bożym Słowem określa problem. Oto przyczyną naszego strachu, naszego załamania, naszego płaczu, naszego zwątpienia, braku wiary jest właśnie to. Za mało rozumiemy Boga, za mało Go znamy. Tak jak w tej jednej pieśni śpiewaliśmy o to, aby tą prośbę, żebyśmy widzieli Jezusa takim, jaki On jest. To jest potrzeba, abyśmy Go widzieli takim, jakim On jest. Moi drodzy, potrzebujemy Go zobaczyć. Potrzebujemy usłyszeć od Niego te słowa, nie bój się. Potrzebujemy usłyszeć na nowo te słowa, które nas przeprowadzą przez nasze problemy. My to wiemy. Sami podpowiadaliście, że Bóg jest wielki, potężny, dobry i tak dalej, i tak dalej. Ale to czasem jest wiedza niewystarczająca, jeżeli ją znamy tylko teoretycznie. My ją potrzebujemy usłyszeć od Boga. To jest to, co mówił Janek na wstępie. Czy słyszysz Boga? Czy do ciebie dociera Jego głos? Jeżeli dotrze, to tego już to już tego nie zapomnimy. Dam przykład. Przykład z księgi Jeremiasza, bo o niego chodzi. To jest zapisane w 32 rozdziale. Nie będę tego czytał, tylko streszczę. Sytuacja jest beznadziejna dla Jeremiasza. Beznadziejna. Miasto jest oblężone przez Chaldejczyków, inaczej mówi przez wojska babilońskie. I Jeremiasz doskonale wie, jaki jest wynik, jaki będzie wynik tego oblężenia. On doskonale wie, że to miasto za chwilkę padnie. Że będzie tutaj mnóstwo tragedii. Że wielu ludzi zginie, że miasto zostanie zniszczone, splądrowane, spalone. I on to wie.
ponad wszelką wątpliwość to wie, bo Bóg mu to powiedział. Za to, że też to głosił, został wtrącony do więzienia, do lochu przez króla. Mówiąc tak dzisiejszym językiem, on ma praktycznie podwójny wyrok śmierci, bo raz z rąk Chaldejczyków, raz z ręki króla. Beznadziejna sytuacja. I w tej sytuacji Bóg do niego przychodzi i daje mu absurdalne wręcz zadanie. Mówi, idź, znaczy nie idź, ktoś do niego przyszedł, bo on był uwięziony, ale jest polecenie, kup sobie pole, jakąś działkę i potwierdź to aktem notarialnym. Bez sensu, nie? Wszystko za chwilkę będzie ruiną. Pożoga wojenna, ogień, wszystko. I sporządzać akt notarialny teraz? Ale wiecie co? Jeremiasz zna Boga. I czyni to. I robi to. Dokładnie to, czego Bóg oczekiwał, zrobił. I nawet mówi, to jest werset 17, mówi tak. To są słowa Jeremiasza. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. To mówił Jeremiasz. On znał Boga i pomimo jakiegoś skrajnego absurdu tej sytuacji, on to czyni. I wyznaje, Boże, jesteś Bogiem, dla którego nie ma nic niemożliwego. Ale potem, gdybyśmy czytali, on nadal rozmawia z Bogiem. Wiecie, mam wrażenie, jakby on zaczął troszkę trzeźwiej myśleć, w cudzysłowie. Tak po ludzku. Dochodzą do niego argumenty. Dochodzi do niego bezsens tej sytuacji. Widzi, że to jest jakieś absurdalne. Po co to w ogóle zrobił? I zaczyna mówić to Bogu dalej. Przeczytam tylko dwa wersety, 24 i poniższe. Jeremiasz mówi do Boga tak. Oto wały dosięgły już miasta, aby je zdobyto. Miasto jako ofiara miecza, głodu i zarazy będzie wydane w ręce Chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. A co zapowiedziałeś, to się spełnia, jak to sam widzisz. A jednak Ty, wszechmocny Panie, powiedziałeś do mnie, kup sobie pole za pieniądze i potwierdź je przez świadków. A przecież miasto jest już wydane w ręce Chaldejczyków. I wtedy się odzywa Bóg. Wtedy Bóg przychodzi i to jest to, co tak bardzo chcę, żeby do nas dziś dotarło. Potrzebujemy usłyszeć Boga przemawiającego bezpośrednio do nas. Nie tak ogólnie, ale bezpośrednio do mojego serca i życia. Bóg przychodzi i mówi bezpośrednio do Jeremiasza. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Patrzcie, jakie to odkrywcze zdanie. Jeremiasz nie wiedział o tym? No przecież Jeremiasz to samo powiedział przed chwilką. Jeremiasz to samo powiedział. On doskonale o tym wiedział. Widzicie, tu jest ta różnica. Jeremiasz doskonale wiedział o tym, że Bóg jest wszechmogący. Doskonale wiedział, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Ale okoliczności spowodowały, że jego wiara, jego pozycja, jego grunt spod nóg zaczął się chwiać. I przychodzi Bóg i mówi mu to samo, co wiedział. Ale różnica polega na tym, że to mu Bóg powiedział. W społeczności z nim on to usłyszał od samego Boga. Słowo rema, słowo objawienia dla niego. Moi drodzy, w sytuacji, kiedy okoliczności cię przerastają, w sytuacji, kiedy wszystko idzie nie tak, jakbyś chciał, jakby wszystko, co wiesz, nie działa. Jakby cała wiedza o wszechmogącym Bogu wydaje się być pustą teorią. To zrób to, co Jeremiasz. Wstań przed Panem. Wyżal mu się. Nie ludziom, jemu. A wtedy usłyszysz jego głos. A wtedy on do ciebie skieruje swoje słowo. I to wszystko zmieni. Kiedy usłyszysz jego głos przemawiający w tej intymności do ciebie, to wszystko zmieni. Niedawno rozmawiałem z pewną siostrą, która opowiadała podobne sytuacje w swoim życiu. Przeżywała wielką tragedię rodzinną. Straszny strach. I wszystko wiedziała. Wszystko wiedziała o Bożej wszechmocy, o Bożym pokoju, ale nie potrafiła sobie dać rady. I kiedy
poszła i zanurzyła się w Bożej obecności. Pan Bóg do niej skierował słowo, które przecież doskonale znała. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Niechaj się nie lęka. Wierzcie w Boga, we mnie wierzcie. Słowo, które znała na pamięć. Ale w tej intymności, na kolanach z Jezusem, On jej to powiedział sam. Zmieniło się wszystko. Może nie okoliczności, ale jej serce. Odwaga. Potrzebujesz usłyszeć, może nawet i to, co wiesz, ale bezpośrednio z Jego ust. To musi być coś, co w tej chwili intymności usłyszysz sam. Możesz dużo słyszeć kazań o wielkości Boga. Możesz słyszeć dużo, dużo świadectw. Ale to, co ci On powie sam, to zostawi ślad nie do usunięcia. To zostanie fundament, przez który będziesz mógł przejść. Moi drodzy, chcę dziś, aby to tak mocno zapadło w naszych sercach, że Bóg jest Bogiem wszechmogącym i nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Słyszycie, jak to brzmi? Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. To usłyszał Jeremiasz. I chcę, abyśmy to dziś tak mocno usłyszeli. Duch Święty chce to powiedzieć wprost do Twojego serca, do mojego, aby to zmieniło nasze patrzenie na Niego. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. On mówi w swoim słowie, jestem Bogiem wszelkiego ciała. Stworzyłem Ciebie. Stworzyłem ten świat. Nie ma rzeczy niemożliwych ani trudnych. Powiem wam, Bóg jest ekspertem od rozwiązywania rzeczy niemożliwych. Cała Biblia jest przesądzona tym, jak wiele rzeczy niemożliwych dla ludzi Bóg rozwiązywał. No, aż trudno mówić wiele przykładów, bo jest ich aż tyle. Ale ostatnio sobie gdzieś tam studiowałem historię ludu izraelskiego, ich wyprowadzenia. I tam naprawdę każda strona tchnie Bożą mocą. Każda plaga, która stała się nad Egiptem, świadczy o tym jednym. Nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Zobaczcie, plagi, nie wiem, szarańczy, gradu. Pan Bóg wydzielił ziemię Goszen, że tam nie stało się nic. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Śmierć pierworodnych i tak dalej. A kiedy już wyszli, kiedy wydawało się, że pobłądzili, kiedy stanęli przed Morzem Czerwonym, to Pan Bóg znowu sprawił niesamowity cud. Ja mam wrażenie, moi drodzy, że mamy problem z tym, że my zbyt wiele jakby wiemy, pamiętamy, jesteśmy oczytani z tym i na nas to już nie robi wrażenia. Ale pomyśl, stoisz na plaży nad Bałtykiem i nagle to się otwiera. Możesz sobie do Szwecji przejść. Wały morza. To jest coś niesamowitego. Wiecie, kiedy tak nad tym rozmyślałem, kiedy z żoną nawet razem to czytaliśmy, prześledźcie sobie to sami później w domach. To jest druga Mojżeszowa, 14 rozdział, początek 14 rozdziału. Bo zastanawia mnie jedna rzecz, na którą tak naprawdę nie mam do końca odpowiedzi. Pytanie, czy lud izraelski wiedział o tym, że będzie ich ścigał Faraon i że Faraon zostanie pokonany. Czy to dla nich było zaskoczeniem, czy nie? Wydaje się mi, że wiedział. Bóg mówi do Mojżesza w ten sposób. Przekaż ludowi i podaję mu trzy informacje. Tam jest napisane dokładnie tak. Pan Bóg powiedział do Mojżesza, przekaż ludowi. I są trzy informacje do przekazania. Pierwsze o miejscu obozowania. Tam są miejsce nad morzem między dwoma miejscowościami. Więc to na pewno zostało im przekazane. Druga informacja jest ta, że Faraon będzie ich ścigał. A trzecia informacja, że Bóg wsławi się kosztem Faraona. Dokładnie tak jest napisane. I wszyscy poznają, kto tu jest Bogiem. To były trzy informacje do przekazania. I tak się zastanawiam, czy wszystkie trzy zostały przekazane, czy tylko ta pierwsza. Nie mam na to odpowiedzi. Ale tak gdzieś czuję, tak się mi wydaje, że wszystkie. I kiedy tak sobie nad tym razem z żoną zastanawialiśmy, mówiłem w ten sposób. Jeśli Izrael nie wiedział o tym, że będą ścigani, jeśli Izrael nie wiedział o tym, że Pan Bóg ich uratuje, nie jest powiedziane jak, ale że uratuje, no to jeszcze ten element zaskoczenia jest dla nich jakimś tam, może nie wytłumaczeniem, ale jakimś tam delikatnym usprawiedliwieniem.
Ale jeśli wiedzieli o tym, no to już nie ma dla nich usprawiedliwienia. Bo wiedzieli o tym. Kiedy to powiedziałem żonie, to w tym samym momencie usłyszałem wewnętrzny głos: przestań, nie mów tak. Choćby nawet wiedzieli, nie mów tak, bo wy jesteście tacy sami. Albo i gorsi. Tak usłyszałem. W swoim wnętrzu. Ile my mamy słowa. Moi drodzy, ile Bóg daje nam słowa. Bóg nas ostrzega, że nasze życie nie zawsze będzie bezpieczne i kolorowe i idealne. Ale Bóg daje nam mnóstwo obietnic. Dużo więcej niż ewentualnie mieli Izraelici. Dużo więcej. Choćby wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja cię wyrwę, a ty mnie uwielbisz. Ja cię wyrwę. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spali cię. Gdy pójdziesz przez wody, nie spłoniesz. Nie znaczy, że cię nie poparzy. Nie znaczy, że się nie zachłyśniesz wodą. Ale przejdziesz zwycięsko. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tyle słów. Więc nie patrzmy na Izraelitów, że oni byli wyjątkowo oporni. Bo jeżeli my reagujemy podobnie, kiedy przychodzi problem z strachem, utratą wiary, grunt się nam usuwa spod nóg, niczym się od nich nie różnimy. Moi drodzy, chcę nas zachęcić, abyśmy naprawdę patrzyli na Jezusa takim, jaki On naprawdę jest. Wszechmocny. Taki, który objawił się Janowi na wyspie Patmos. Zwycięzca. Zwycięzca, dla którego nie masz żadnego problemu. Czy widzisz tak Jezusa i rozumiesz, że twój problem dla Niego to nie jest żaden problem? Że diagnoza, którą postawili ci lekarze, to dla Niego nie jest żadna diagnoza, żaden problem. On jest Bogiem Wszechmogącym. On był taki, kiedy chodził po ziemi. Wystarczy spojrzeć na Ewangelię. On jest takim dzisiaj. Kiedy tak patrzyłem, choćby na ten rozdział, który wspomniałem, końcówka 4 rozdziału Marka i 5 rozdział, wystarczy tylko ten rozdział, to widzimy Boga, który jest po prostu niesamowity. Już tam, o czym wspomniałem, tam na morzu, kiedy uczniowie drżeli, Jezus jednym słowem uciszał tą burzę. To, co było dla ludzi niemożliwe. Jak to człowiek by mógł zrobić? Jak mógł człowiek wyjść z tej sytuacji? Burza rozszalała. Kiedy oni już się poddawali, Jezus ucisza. To, co dla nich było nieosiągalne, zbyt trudne, On to uczynił. Od razu następne wersety mówią nam o kolejnej niesamowitej sytuacji. Jezus przychodzi celowo w miejsce, gdzie spotyka wyjątkowego człowieka. Wyjątkowego w tym negatywnym znaczeniu. Opanowany przez legion demonów. Sytuacja gorzej niż beznadziejna. Już nikt nie mógł pomóc. Robili jakieś tylko zabezpieczenie. Wiązali go łańcuchami, powrozami, żeby się sam nie okaleczał. Nic nie pomagało. Sytuacja absolutnie beznadziejna. I co Jezus? Rozczulał się nad tym, że to tak trudne? Rozczulał się, co my tu zrobimy? Nie. Jezus swoją mocą uwolnił tego człowieka. Dla Niego to nie był żaden problem. Dla Niego to nie była rzecz wyjątkowa. On po prostu go uwolnił. Dlatego, że ma moc. Dlatego, że nie ma dla Niego rzeczy zbyt trudnych i niemożliwych. Zaraz następne wersety mówią nam o kobiecie, która cierpiała na krwotok 12 lat. Wszystko zawiodło. Wszyscy lekarze, jacy byli, próbowali pomóc i nic nie pomogło. Znacie coś takiego? Słyszeliście o takich osobach dzisiaj, albo może sami to przeżywacie, a może ktoś słuchający przez internet? Kiedy słyszysz lekarza, który mówi, zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Nic pomóc już nie możemy. Dokładnie to samo przeżywała ta kobieta. Ale Jezus nie zaglądał dokumentację medyczną, tylko po prostu. Po prostu powiedział, bądź uzdrowiona. Nie ma dla Niego rzeczy zbyt trudnych. Chcę, żeby to mocno dotarło dziś do nas. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Jezusa, który jest dzisiaj pośród nas.
I ostatnie zdarzenie w tym rozdziale opisywane to córka Jaira. Najpierw chora, a potem martwa. No to już chyba jest oczywiste, że nie ma ratunku dla kogoś, kto jest martwy. Ale znowu nie dla Jezusa. I znowu nie dla Jezusa. Nawet śmierć nie może zatrzymać Jego mocy. Moi drodzy, Jezus w tym momencie mówi do Jaira, nie bój się, tylko wierz. I wierzę, że to mówi do ciebie, jeśli przeżywasz problemy. Jeżeli teraz przeżywasz problem, wierzę, że Jezus chce ci to powiedzieć bardzo wyraźnie. Nie bój się, tylko wierz. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Mogę rozwiązać twój problem, jeśli tylko będziesz o to prosił. A przechodząc do dnia dzisiejszego, to mamy ludzkie diagnozy. To mamy diagnozy lekarskie, tak jak już wcześniej wspomniałem. Ten guz pnie mózgu. To mamy u kogoś innego chłoniaka, u kogoś innego nowotwór gdzieś we wnętrznościach, u kogoś innego jakieś przerzuty, u kogoś jeszcze innego, ja nie mówię imion oczywiście, ale wiem, o kim ja mówię. To jakaś niezdiagnozowana, straszna słabość. Lekarze nie potrafią wpaść na to, co jest grane. I tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus znowu chce powiedzieć, to dla mnie wcale nie jest trudne. Jestem Bogiem Wszechmogącym. Jestem Bogiem Wszechmogącym. Nie ma dla mnie nic niemożliwego. Czy teraz możemy powiedzieć, że Bóg jest Wszechmogący? Czy teraz możemy inaczej powiedzieć na pytanie, kim jest nasz Bóg? Czy widzimy Go takiego? Tak bardzo bym chciała, abyśmy na Niego tak spojrzeli, jako na Boga absolutnie Wszechmogącego, potężnego. Bo teraz będziemy się modlić.